dobry, witamy Państwa niezwykle serdecznie. Jak co tydzień zaczynamy przegląd prasy ekonomicznej, a przeglądają prasę ze mną Janina Pokaska. Dzień dobry. I Sylwia Rzepka. Dzień dobry. A ja nazywam się Maria Nawrot. Od czego dzisiaj zaczniemy? Proszę Państwa, dzisiaj zaczniemy od krajowego systemu e-faktur. Jak zapewne Państwo wiecie. Albo nie wiecie, tak. Ponieważ dużo z przedsiębiorców nie wiecie tego Państwo, że od 1 lipca 2024 roku będziecie musieli wystawiać faktury ustrukturyzowane, tak zwane e-faktury, które będą ujednolicone przez system Ministerstwa Finansów. I w swoim artykule dla Rzeczpospolitej Leszek Lewandowicz pisze, że przepisy regulujące KSeF zostały uchwalone w ekspresowym tempie, bez uwzględnienia wielu krytycznych uwag zgłaszanych przez środowisko przedsiębiorców i księgowych. Czyli powiedziałabym jak zwykle. Jak zwykle. O co chodzi, proszę Państwa? No pierwsze chodzi o to, że Senat nie zdecydował się na poprawienie tej złej ustawy i w całości ją odrzucił. Natomiast Sejm jednak tą ustawę przyjął. Dlaczego jest zła? Dlatego, że bardzo dużo rzeczy jest nierozwiązanych jeszcze w ustawie, które będą przysparzać sporo problemów państwu, czyli przedsiębiorcom oraz księgowym. Dodatkowo, proszę Państwa, tak naprawdę nie jesteśmy gotowi na KSeF. Nikt z Państwa nie jest gotowy, ponieważ wymaga to specjalnych systemów informatycznych. Kto za to zapłaci? No oczywiście i przedsiębiorcy, i księgowi. A jeżeli będziecie chcieli skorzystać z biura rachunkowego usług, żeby wsparło Was na przykład w wystawianiu faktury i odbieraniu z systemu KSeF, no to oczywiście będziecie musieli dodatkowo zapłacić, a jak wiadomo, po Polskim Ładzie ceny w biurach rachunkowych już wzrosły, także wzrosną jeszcze bardziej. Proszę Państwa, Ministerstwo Finansów nie przygotowało jeszcze do tej pory również kampanii informacyjnej, a powinno to zrobić, bo z pewnością część z Państwa w ogóle o tym przepisie ustawy nie słyszało. I jeszcze chciałabym na zakończenie przeczytać jedno zdanie z tego artykułu, który polecam, który myślę, że jednoznacznie określa, dlaczego nie jesteśmy przygotowani na KSeF. Wprowadzanie nowego rozwiązania od 1 lipca 2024 roku bez względu na okoliczności i zaklinanie rzeczywistości może się skończyć bałaganem znacznie większym niż wywołany przez Polski Ład. A pamiętamy, jak to było? Jak to było z Polskim Ładem? Jeszcze ustawa nie zdążyła wejść, a już była wielokrotnie poprawiana i później jeszcze wielokrotnie również poprawiana. I chciałabym tylko Państwa na końcu tak zaznaczyć. Wiele osób z rządu często mówi w swoich słowach, posługuje się słowami, że podatki powinny być proste i przejrzyste i oni do tego dążą. No proszę Państwa, ustawa o krajowym systemie e-faktur z pewnością w tej chwili, takiej formie, do prostych nie należy. Do prostych nie należy i na pewno się na te słowa nie załapie. No cóż to. Trzeba jeszcze przypomnieć, że mamy dziurę budżetową dokładnie nieokreśloną. Także nie wiemy dokładnie, to trzeba dopiero przeliczyć. Więc na początku roku zacznie się wielka inwentaryzacja budżetu. Jak do tego dojdzie zmiana tego, o czym mówiłaś, to po prostu księgowe oszaleją i to by było na tyle. O przedsiębiorcach nie wspomnę, zrobi się ogólne poruszenie, a przecież nie na tym nam zależy. Nie wszyscy mają laptopy. Już nie mówimy o jakichś tam programach, nie o programowaniach potrzebnych. Tak, a każde oprogramowanie na pewno będzie trochę kosztować, bo już są przedstawiane ceny za oprogramowania i nie należą one do niskich. Jeszcze proszę Państwa, tu Leszek Lewandowicz też wspomina, że Komisja Europejska także rozpoczęła pracę nad KSeF-em i chce to wprowadzić, ale w perspektywie kilku lat.
I może warto by było właśnie poczekać i dostosować te przepisy, no bo jak wiemy, jesteśmy w Unii Europejskiej, czyli każda dyrektywa, która wchodzi w Unii Europejskiej, wchodzi również obowiązek stosowania jej na nas. Także może rzeczywiście warto było poczekać, ponieważ po co mamy dwa razy za to samo płacić? Dokładnie tak, a potem okaże się, że niby nie są to duże różnice, ale jednak są. Tak. To może dobre wiadomości. Tak, poprosimy o dobre wiadomości. Łatwiej wypełnić wniosek o interpretację. Proszę Państwa, Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła interaktywny formularz, który umożliwia wygenerowanie i wypełnienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Ten formularz ułatwia wypełnienie wniosku, zawiera wskazówki, które pomagają to zrobić. I nie trzeba instalować żadnej aplikacji, korzysta się ze zwykłej przeglądarki i kreator służy wyłącznie do wygenerowania wniosku i za pomocą, to znaczy się generujemy, wypełniamy ten wniosek, generujemy pliku i plik wysyłamy za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP. Można również wydrukować wniosek i wysłać tradycyjnie przez Pocztę Polską albo dostarczyć do Urzędu Skarbowego. No to dobra wiadomość, że jest przygotowany, jakby prościej będzie można złożyć ten wniosek o interpretację, tylko proszę Państwa, pamiętajcie, że nie zawsze możecie otrzymać odpowiedź, ponieważ coraz częściej się zdarza, że jednak podatnik nie dostaje odpowiedzi na wniosek o interpretację, ponieważ Krajowa Informacja Skarbowa odmawia odpowiedzi na jakieś pytanie. Ale przynajmniej łatwiej nam jest go sporządzić. Nawet o tym pisze właśnie Gazeta Prawna. Było badanie najnowsze United Surveys dla DGP i RMF FM i zapytano Polaków, czy teraz po przegranej prawicy to, że prawica dostała czerwoną kartkę, wcale okazuje się, że wyborcy nie chcą całkowicie zrezygnować z tak zwanych flagowych przedsięwzięć, które już zostały częściowo wdrażane, albo po prostu jest to projekt. I czego nie chcemy? Może co powinniśmy jeszcze zostawić? Okazuje się, że najwięcej poparcia wszystkich wyborców ma kontynuacja budowy małych elektrowni atomowych. To jest oczywiście zrozumiałe, prawda? Do tego dąży cała Unia Europejska. Oczywiście popieramy też duże wydatki na zbrojenia. Natomiast czego nie popieramy? Centralny port komunikacyjny właściwie wygrał jednym punktem. Czyli jest 51%, żeby jednak kontynuować te badania, te budowę. Nie wiem, trudno powiedzieć, to 9%, a nie 39,7%. Więc przeciwników jest stosunkowo nie tak dużo. Czyli tutaj należałoby się nad tym zastanowić. Natomiast czego na pewno nie powinniśmy robić? Nie powinniśmy budować samochodu elektrycznego osobiście, w sensie polskiego i Ibizy. Natomiast dużo kontrowersji budzą dwa punkty. Mianowicie, co zrobić z IPN-em i z CBA? Wiadomo, że CBA nie sprawdziło się ostatnio, bo nie rozliczało jakby działań partii, która zarządzała. Natomiast co do IPN-u, to chodzi o to, że jednak chcemy, my Polacy chcemy, żeby IPN pozostał, tylko na pewno nie w formie upolitycznionej. To samo się tyczy CBA, powinno się jednak przeglądać struktury, zostawić być może w tej samą formację, natomiast na pewno trzeba by było się bardzo przyjrzeć. No oczywiście wszystkie te inwestycje powinno się rozliczyć jeszcze raz i sprawdzić, ile tak naprawdę tych pieniędzy wydaliśmy do tej pory. No ile będzie potrzeba realnie i czy nas po prostu na to stać. Dokładnie. Ja, proszę Państwa, chciałam jeszcze dzisiaj poruszyć
Wiecie, że jest coś takiego jak etyka dziennikarska i dużo też zawodów posiadają własne kodeksy etyki, szczególnie zawody publicznego zaufania. To byli rewidenci, doradcy podatkowi, księgowi również, którzy mimo, że są zawodem publicznego zaufania, to nieformalnie, tak? Dlaczego mówię o etyce? Proszę Państwa, dlatego, że dziennikarze w wirtualnej Polski odkryli fabrykę troli, które promowały posła w kampanii wyborczej. Co to znaczy trole? To znaczy, że jeżeli my mamy na przykład swoje własne, prywatne konto na Facebooku, to sztuczna inteligencja może na przykład, możemy polecić sztucznej inteligencji, żeby przedstawiła, na przykład ukradła jakieś tam zdjęcia z innych profili, troszeczkę je zmieniła i pozakładała takie konta fejkowe. Fejkowe. Fejkowe konta, które tak będą z tych kont na przykład wpisy pozytywne robili pod naszym tym kontem, które chcą... Tak, takie pozytywne komentarze, które tak. chcemy promować, tak? Czyli ja mam na przykład, przypuśćmy, 1000 troli, to są tacy moi 1000 przyjaciół, wirtualnych przyjaciół, których wyimaginowani bym powiedziała, którzy po prostu polubiają moje posty, piszą komentarze, no i staje się gwiazdą, tak? Także proszę Państwa, dziennikarze wirtualnej Polski właśnie odkryli taką fabrykę troli i tego posła, kampanię, ponad 100 właśnie takich fejkowych kont promowało. Czy to pomogło mu wygrać i dostać się tam, gdzie chciał? Nie wiadomo, dostał się, nie wiadomo, czy to dzięki temu, czy dzięki czemuś innemu, ale tak naprawdę, czy jeżeli zawody publicznego zaufania mają własną etykę zawodu, to czy takie działania są etyczne, takie wywoływanie działań przez polityków, czy to jest zachowanie etyczne? No nieetyczne, tak? I może warto by było się zastanowić nad tym, co w takim sensie zrobić, bo na przykład w takich zawodach zaufania publicznego idzie się pod sąd koleżeński, tak? Może tutaj też warto by było coś takiego zdziałać, żeby nie było tak, że nieetyczne zachowania polityków budzą takie właśnie kontrowersje i ponieważ posiadają na przykład immunitet, to mogą robić co sobie chcą. Potem jak już zostanie wybrany, to już gorzej. No tak to jest, że coraz więcej policja i sądy oraz wszystkie inne instytucje zaglądają na nasze konta internetowe, mają dowolny dostęp już teraz do zupełnie prywatnych kont, zwyczajnych, normalnych ludzi. Przeglądają nam Facebooki, przeglądają nam różne inne wpisy internetowe, a tymczasem, no, jeżeli mamy to tę sztuczną inteligencję, to ona może być wykorzystywana do różnych celów, ale od tego są służby, proszę Państwa, a nie od tego, żeby nam zaglądały o 6 rano do naszej sypialni i zaglądały, co tam robimy i dlaczego. No tak, bo sądy też mają coś do powiedzenia, bo ostatnio znaleźli kopalnię kryptowalut, nie? W Sądzie Administracyjnym Warszawy. No tak, widzicie Państwo, no tam widocznie głęboko było. Może ropy szukać. A nie, odchodzimy od paliw kopalnych. Czyli słuchajcie, jeżeli mamy kopalnię kryptowalut, to znaczy, że należy ją zlikwidować, albowiem jest to kopalniane. Może chcieli do piekła się dokopać. Piekło wyjdzie do nich. No, tak to wygląda. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia, który zakłada przedłużenie o 3 miesiące terminu złożenia informacji o cenach transferowych dla podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym i termin ten upłynie 20 lutego 2024. Tym chcą, tak powiem, żeby Ministerstwo Finansów chce, żeby podatnikom więcej czasu, mieli więcej czasu podatnicy na zapoznanie się z nowym urządzeniem informatycznym.
No to dobra wiadomość, tylko proszę Państwa, nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest. Tak, z profilem zaufanym, o którym mówiliśmy, niestety przestał działać w tym dniu. W ostatnim momencie, tak. Zastanawiamy się, czego tak właściwie chcą wyborcy w tym nowym rozdaniu. I okazuje się, że właściwie wciąż są te same postulaty, tylko mamy nadzieję, że zostaną zrealizowane wreszcie. I pierwszy, najważniejszy postulat, którego sobie życzymy od nowej władzy, jaka by ona nie była, bo tego się dowiemy 13, to jest odblokowanie środków z KPO. To jest obietnica, która była przez Lewicę i KO nam dana, nam jako wyborcom, że to zostanie odblokowane. No to pojechał do Brukseli, powiedział, że nic nie musimy robić, tak naprawdę być może uda się to bez większych problemów. No zobaczymy, my bardzo się przyglądamy i chcielibyśmy, żeby tak było. Druga rzecz, też bardzo ważna, to uporządkowanie wymiaru sprawiedliwości. No, jest to zdecydowanie trudniejsza sprawa, ale powinno się dążyć do tego, żeby wreszcie uporządkować te kwestie. Nie tylko Unia Europejska się tego domaga, ale my też. My, jako wyborcy oczywiście. I to, czego chcą kobiety, to legalna aborcja do 12 tygodnia ciąży. Okazało się, że nagle się okazuje, że wszyscy się zaczynają wycofywać z tego postulatu. Wszyscy obiecywali, że tak będzie, tymczasem okazuje się, że może niekoniecznie. No nie chciałabym, żeby wściekłe kobiety znowu wyszły na ulicę, bo to się może zdarzyć, bo wybory wyborami, ale trzeba by było jednak czasami, przynajmniej czasami, dotrzymywać obietnic i tutaj mówimy o etyce, prawda, politycznej. A tymczasem, no, kogo się przeważnie, przepraszam za trywialne słowo, olewa? No, kobiety jak zwykle, bo się wydaje, że chociaż politycy powinni pamiętać, że w tych wyborach to właśnie kobiety zrobiły im frekwencję. I właśnie dlatego, że dały się nabrać na takie obietnice, że tym razem będzie lepiej, poszły tak tłumnie do urn wyborczych. No, wydaje mi się, drodzy panowie, bo to przeważnie tu akurat mówię do panów, chociaż panie też powinny się nad tym pochylić, że należałoby jednak dotrzymywać obietnic. Tak. No i kwota wolna od podatku z 30 tysięcy do 60 tysięcy. To jest też coś, co zdecydowanie by podniosło wartość naszych poborów, bo do tej pory jesteśmy w tyle Europy. A co niekoniecznie chcielibyśmy, znaczy wymusilibyśmy od naszych parlamentarzystów, to babciowe, czyli miesięczne świadczenie 1500 zł dla pracujących mam do trzeciego roku życia dziecka, powrót do ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnych dla przedsiębiorców i kredyt 0%. Te rzeczy nie są mniej ważne. One powinny być realizowane też w pierwszej kolejności. Niemniej jednak no, są troszeczkę na dalszym planie. Chociaż ja uważam, że powrót do ryczałtowanego rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców jest bardzo ważny. Bo w ogóle były takie partie polityczne, które mówiły o tym, żeby w ogóle zlikwidować kwestię ZUS-u albo żeby był zerowy podatek. Nie, natomiast powrót do ryczałtowania, myślę, że to jest dla przedsiębiorców, to jest priorytet. Tak, bo mali przedsiębiorcy teraz właśnie ledwo wiążą koniec z końcem przez składkę zdrowotną. A proszę Państwa, jeżeli ktoś na przykład pracuje, dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą,
i przypuśćmy, jeszcze jest wspólnikiem w jakiejś spółce, płaci 3 składki zdrowotne, gdzie ta w działalności na przykład gospodarczej może być bardzo wysoka, na przykład przypuśćmy miesięcznie 5-10 tysięcy nawet, też takie nawet jeszcze większe dochodzą. Czy on idąc, jest chory, idąc do NFZ, czy on dostaje, nie wiem, złote klapki czy coś w zamian? No nie. Cały czas idziemy do lekarza i stoimy w kolejce. Jak prywatnie nie pójdziemy, to nic nie będziemy mieli. Czyli po co płacimy tak duże składki zdrowotne, jeżeli ta opieka i tak jest na tym samym poziomie, czyli żadna. Dokładnie tak. Czyli myślę, że Państwo, do tej pory mówiło się o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie wspiera przedsiębiorców. Jak to było? Różnie bywało, bo wspierała w pandemii, chociaż zachowała się jak się zachowała, jeżeli chodzi o samą pandemię, no nie będziemy teraz wracać. Natomiast, no było jakieś wsparcie, natomiast nie chodzi nam o jednorazowe wsparcie, jakąś akcję charytatywną. No to tak można by było nazwać, akcja charytatywna. My Wam dzisiaj pomożemy, powinniście być wdzięczni. Chodzi o systemowe wspieranie przedsiębiorczości. Przecież przedsiębiorczość to jest coś, co buduje nasze PKB. Tak, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa. To jest chyba 98% teraz w polskim społeczeństwie. Jeżeli nasz rząd dopuści do tego, żeby jakby cały czas przycinać tego pasa przedsiębiorcom i wbijać im właśnie takie szpilki w plecy, no to jeżeli połowa z nich upadnie, no to kto będzie na ten rząd pracował? Jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie to właśnie przedsiębiorcy, czyli ludzie najbardziej otwarci, najbardziej inteligentni, wyjeżdżają z Polski pierwsi. Tak. Wyjeżdżają? Wyjeżdżają, jeżeli nie mają tutaj możliwości pracy, to natychmiast robią sobie bilans i okazuje się, że gdzie indziej w swoim zawodzie mogą pracować w Europie i wyjeżdżają i nie mają innego wyjścia. Nie mają innego wyjścia. I nie chcielibyśmy tutaj, drodzy Państwo, znowu siedzieć przed tym okienkiem i mówić do Państwa, no widzicie Państwo, prawica mówiła, że przedsiębiorcy będą wyjeżdżać, jak dojdzie do władzy opozycja. No myślę, że powinniśmy się wspólnie pochylić nad tym tematem i mówimy od wielu lat o tym, że ta ryczałtowa stawka i w ogóle opieka nad przedsiębiorcami to jest pierwsza podstawowa rzecz, nad którą należy się pochylić. Oraz jasne i proste podatki. Pozdrawiamy twórców. Nie. Hasła. Ostatnio nie komentuję. Nie. Szkoda mi mojego zdrowia psychicznego. Tak jest. I Państwa też zapewne, bo w końcu wszyscy na to jagodno pojechali i stali tam w kolejkach. No nie po to, żeby w końcu wrócić do punktu wyjścia. Ale my wrócimy do Państwa. Będzie tramwaj na Jagodno. Tak? Będzie tramwaj na Jagodno. No nie chciałabym tutaj powtarzać takiego komentarza, że no, skończy już Pan, bo mi tramwaj na Jagodno ucieknie. Także, drodzy Państwo, my też już kończymy, żeby nam nie uciekł tramwaj na Jagodno. Spotkamy się. To taki wrocławski już będzie mem. Skończ Pan, bo mi tramwaj na Jagodno ucieknie. Także proszę Państwa, spotykamy się za tydzień. Mam nadzieję, że coś ruszy. Będziemy już po 13, będziemy coś wiedzieć. To znaczy, że będziemy wiedzieć, czego jeszcze nie wiemy. Tak, czyli zaczniemy od punktu zera, czyli od wyjścia. Więc spotykamy się za tydzień, zobaczymy, co się będzie działo. Jak zwykle, obyś żył w ciekawych czasach. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Sylwia Rzepka, Janina Pokaska, Maria Nawrot i do zobaczenia za tydzień.